Boom. Boom. A może bym tak sprawdziła, co u detektywa i dzieciaków? To jest plan. Cześć! Jak leci? O, Iga, właśnie mieliśmy cię o to zapytać. Jak leci? U mnie bombowo. To dobrze. To znaczy nie, niedokładnie. Chcieliśmy zapytać, jak lata samolot. O, to właśnie. Wytłumaczysz nam wszystko? Jasne. To proste. Ludzie od zawsze chcieli latać. Pisali o tym bajki i marzyli o takich wielkich skrzydłach, jak ptak. Jednak pierwsze maszyny latające ani nie miały skrzydeł, ani nie wyglądały jak ptaki. Musiał wystarczyć balon, który unosił się do góry i w dół. Już wam to pokazuję. Żeby oderwać się od ziemi, potrzebujemy czegoś, co będzie lżejsze od otaczającego nas powietrza. Może to być specjalny gaz, albo może to być na przykład podgrzane powietrze. Tak właśnie najczęściej robi się w balonach, stosując specjalne podgrzewacze. Ja za to zrobię eksperyment. Popatrzcie, co się teraz stanie. Balonik się napompował. Zobaczymy, czy poleci. Udało się. Jednak taka maszyna latająca ma pewną wadę. Porusza się tylko w górę albo w dół. No a trochę ciężko tym ruszać na boki. Dlatego szukano innych sposobów na latanie. A Stefan Drzewiecki co on zmienił? Przede wszystkim udowodnił, że maszyny cięższe od powietrza mogą latać. Jego książka Ptaki jako żywe samoloty i obliczenia w niej przedstawione stanowiły podstawy współczesnej aerodynamiki. Prosty przykład. Oto moja suszarka wraz z osłonką. Teraz wrzucę do suszarki piłeczkę. No i zobaczymy, co się będzie dziać. Jak to działa? Piłeczka powinna spadać zgodnie z siłą grawitacji, ale równoważy ją strumień powietrza i wynikająca z niego siła oporu. Wow! A ja też tak bym mógł? Jasne, są nawet takie specjalne tunele, gdzie można sobie tak polatać, tylko że tam suszarka jest trochę większa. Ale skoro jesteśmy przy lataniu, wiecie, co jest najważniejsze w konstrukcji samolotu? Wygodny fotel? Raczej skrzydła. Dokładnie, Olu. Skrzydła, a dokładniej ich profil. Gdy samolot napędzony silnikiem porusza się z dużą prędkością, to powietrze opływa skrzydła. Mają one taki kształt, że powietrze na górze skrzydła ma dłuższą drogę do przebycia, więc porusza się szybciej, a to na dole ma krótszą drogę, więc porusza się wolniej. Powstaje różnica ciśnień i samolot zostaje zassany do góry. Tak tworzy się siła nośna i to pozwala samolotowi latać. Trochę to skomplikowane. Ja to wszystko rozumiem. Zuch, dziewczyna. Dzięki, Iga. To ja wam dziękuję. Razem tworzymy naprawdę niezły team. Mam nadzieję, że będziecie dalej pogłębiać swoją wiedzę, no i że gdzieś polecicie może po kolejną naukową przygodę. A teraz już się z wami żegnam. Do zobaczenia. Jesteś bombowa. Do zobaczenia.